Cześć z tej strony Paweł Kępa. Dzisiaj w kolejnym wideo chcę ci pokazać w jaki sposób skonfigurować sobie pixel Facebooka na swojej stronie. Pierwsza rzecz jaką musisz zrobić to przejść na stronę facebook.com ads manager i z menu wybrać sobie pozycję piksele. Ja już mam tutaj utworzoną tą stronę. W Pierwszy krok jaki muszę zrobić to Utworzenie piksela. Jeśli jeszcze nie masz go utworzonego na swoim koncie, to widzisz właśnie taki ekran. Jeśli masz już utworzony, to widzisz po prostu tutaj informacje o swoim pikselu. Tworzę sobie więc piksel, żeby było wszystko po kolei pokazane. Nazwa piksela: piksel testowy. Adres strony internetowej. Muszę sobie skopiować. Dwa proste kroki. piksel testowy został utworzony. Mam potwierdzenie teraz na ekranie i widzę, co mogę zrobić dalej z tym, z tym pikselem. Mam trzy opcje do wyboru. Użyj integracji lub menedżera znaczników. To jest bardzo fajna rzecz, bo masz gotowe integracje z różnymi systemami do zarządzania stron, do, do WordPressa, możesz sobie to wkleić do. Innych różnych CMS-ów, i tak dalej. Możesz zainstalować sobie to ręcznie i możesz wysłać instrukcję swojemu programiście, który zajmował się tworzeniem twojej strony. Ja wybieram sobie opcję zainstaluj kod ręcznie. I co mam tutaj do wyboru? Mam gotowe kody, które należy wkleić w kod strony. I tutaj jest napisane w instrukcji, gdzie taki kod trzeba wkleić. Ja sobie to wyłączę teraz, bo mam dużo ciekawszą opcję, tak? Jeśli masz taką możliwość, że możesz wstawić kodcem kod, kod w HTML-a to bardzo proszę, jeśli nie to pokażę ci jak to można zrobić inaczej. Tutaj jest podany kod twojego piksela, numer twojego piksela. Ja sobie go teraz kopiuję. Skopiowano do schowka i otwieram mojego WordPressa. Pokażę ci jak można w łatwy sposób na WordPressie sobie piksel zainstalować. Wchodzę we wtyczki, dodaj nową i zainstaluję sobie wtyczkę o nazwie Pixel się Tak, ta wtyczka. E, instaluj teraz. To jest chyba jedna z takich ciekawszych, prostszych wtyczek, których możesz użyć, jeśli korzystasz z WordPressa. Włączam tą wtyczkę. No i co No teraz będzie czas na jej skonfigurowanie. Tutaj mam potwierdzenie, że wtyczka została zainstalowana. Mogę kliknąć w tym miejscu Setup My Pixel i ją skonfigurować. A mogę też mm, poszukać ją na liście wtyczek i kliknąć Konfiguruj Pixel. Klikam więc Konfiguruj Pixel. No i co? Facebook Pixel ID. Tutaj sobie wklejam ten mój skopiowany kod. I druga rzecz jaką muszę zrobić to dodanie wydarzenia. Klikam sobie Add New dodaj nowe wydarzenie, page visit, czyli każda wizyta na stronie będzie wywoływała e, odnotowanie przez pixel tego, że ktoś e, na stronę wszedł, e, pages. Wybieram sobie na których stronach ma być wyświetlany mój pixel Facebooka, bo nie muszę e, go wyświetlać na każdej stronie. Mogę wybrać sobie stronę, na której będzie wyświetlany. Ja wybieram sobie, że chcę wszystkie strony. Wydarzenie. Jakie zdarzenie ma być odnotowane? po wejściu na daną stronę. tak? Czyli mam tutaj możliwość wyboru kilku wydarzeń, które oferuje Pixel. No i na przykład masz, e, z, że zobaczył ktoś po prostu samą podstronę, że dodał coś do koszyka, że za, złożył zamówienie i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie wybieram view content, czyli i zapisuję. Czyli w tym momencie mam odnotowane, mój Pixel odnotowuje wszystkie wizyty wszystkich użytkowników, którzy odwiedzili jakąkolwiek stronę. I w ten sposób mogę później trafiać do tych użytkowników, do tych osób ze swoimi reklamami. Gotowe, zapisuję sobie i mam skonfigurowany piksel podpięty pod, mój, pod mojego WordPressa. Myślę, że w bardzo podobny sposób podobniesz go sobie też pod inny system do zarządzania stroną. Także w tym wideo to już wszystko. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym. Cześć.